Jest live. Cześć, jestem tutaj właśnie z Jagodą, która jest razem z nami na spotkaniu odnowy biologicznej w Hiszpanii. Postanowiłem nakręcić szybciutki wywiad z Jagodą, ponieważ Jagoda zachwyciła nas swoimi rezultatami. Sam jestem w szoku, że tak szybko to działa. Sam jestem w szoku, że te rzeczy, którymi się dzielimy, osoby, które zdecydują się zastosować te wszystkie rzeczy, mają tak niesamowite rezultaty. Witam Cię na filmiku projektu Odmładzanie na Surowo, projektu, w którym razem z Agnieszką dzielimy się z Tobą informacjami, jak Ty możesz odzyskać zdrowie. I powiedz mi, Jagoda, kiedy trafiłaś na nasz kanał? Kiedy obejrzałaś nasz pierwszy filmik? Pierwszy filmik obejrzałam 15 czerwca. Przez dwa dni oglądałam dzień i noc. Okej, czyli 15 czerwca, dzisiaj mamy początek października, czyli to było raptem trzy miesiące temu. Oglądałaś przez dwa dni nasze filmiki i powiedz, co się wydarzyło przez te ostatnie 3 miesiące? No, przez te ostatnie 3 miesiące straciłam 18 kg, odstawiłam tabletki. 18 kg! O Jezus Maria, dobrze, co dalej? Odstawiłam tabletki na cukrzycę, na nadciśnienie. Miałam za wysoki kwas moczowy, bolały mnie stawy, miałam opuchnięte nogi. Okej. Okay. Po dwóch tygodniach ustąpiły. Nóżki mam teraz jak dziewczynka. Okej. Okay. A podkreślam, że mam 63 lata. Zachęcam Was wszystkich, w każdym wieku warto to zacząć. Świetnie. Bo to działa, naprawdę działa. Czyli odstawiłaś wszystkie tabletki, to nie tak, że my tu zachęcamy Ciebie do odstawienia tabletek, ale po prostu nie musisz ich brać, nie, prawda? Nie muszę ich brać, ja czuję się świetnie. Ponieważ spożywanie pokarmów na surowo, picie soków, dodatkowo oczyszczenie organizmu pomogło uregulowanie tych rzeczy. Powiedz mi, co było najtrudniejsze? No, ja byłam tak zdeterminowana, że nic mi nie sprawiało trudności. Nic Ci nie sprawiało trudności? Wiele osób ma jakieś tam trudności. Potraktowałam to jako ostatnią deskę ratunku. Bo ja na wielu dietach byłam, ciągle była huśtawka, na dół i do góry, na dół i do góry. A teraz chcę zrobić z tego mój nowy styl życia. Wspaniale. Powiedziałaś, że w tym roku postanowiłaś całkowicie zmienić sobie wszystko, tak? Tak. I w dobrym kierunku zmierzasz? W dobrym kierunku zmierzam. Okej, okay, czyli co? Najważniejsze jest przejrzeć to, co mamy już pokazane na kanale. Może zajrzeć do naszej książki, jeśli ktoś nie lubi oglądać kilkudziesięciu czy kilkuset godzin filmów, któreśmy nakręcili. Można zajrzeć do naszej książki, zastosować te rzeczy i to wszystko działa. Bardzo mocno Cię do tego zachęcamy. Razem z Jagódką, która przyjechała do nas tutaj do Hiszpanii, żeby postawić następny krok. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zafascynowałam się tak bardzo, że byłam na promocji książki w Krakowie, byłam w Kuźni i już mam bilety do Warszawy. Wow! I wciągnęłam w to jeszcze siostrę. O Jezu, i jest tutaj u nas, także to jest niesamowite. Fajnie, że wpadłeś tutaj razem z nami być przez chwilkę. Przemek pokaże Ci jeszcze piękne widoki, które zwiedzamy tutaj w Hiszpanii. Do zobaczenia na następnym wideo. Cześć! To jest góra Ifacz, na którą będziemy się za chwilę wspinać. Na razie opływamy do